Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części odpowiedzi do zapytanki. Tak, mam nadzieję, że to jest ostatnia część, chociaż nie obiecuję, dlatego jak najszybciej się zabieramy za odpowiedzi, żeby już nie przeciągać dodatkowo. Dobra, dalej jest gorąco, masakra. Okej. Pytanie od Anny Mak. Co najfajniejszego dało Ci nagrywanie na YouTube? Nie wiem, mi osobiście daje to dużo radości, głównie dlatego, że sprawiam tym samym radość innym. Jeżeli ktoś się uśmiechnie na filmie, ktoś mi potem napisze, że moje nagrania coś mu dały, że nie wiem, dobrze się przy nich bawi, dobrze się przy nich czuje, to daje naprawdę takiego niesamowitego powera i tak miło się takie rzeczy czyta, że to jeszcze bardziej nakręca do nagrywania i to mi się wydaje, właśnie dało mi YouTube głównie, że mogę się cieszyć z tego, że innym sprawiam również radość, no, tak. Czy z YouTube wiążesz swoją przyszłość? Obecnie na razie nie, chyba że zacznę gdzieś zarabiać, nie wiem, tyle, że będę w stanie sama siebie utrzymać. Na razie to niestety nie są zbyt duże pieniądze, więc przyszłość pieniężna, że tak powiem, raczej nie. No i nie wiem, czy kiedyś mi się to nie znudzi. Na razie jest to dalej hobby, coś, co robię przy okazji i tak. Jaka była Twoja reakcja, jak zobaczyłaś, że na kanale masz już 50 tysięcy widzów? Znaczy, nie powiem, żeby to było jakieś bardzo duże zaskoczenie. Wiedziałam, znaczy domyślałam się, że kiedyś to nastąpi. I tak naprawdę, wiecie, to są tak naprawdę tylko cyfry. Ja widzę, ile osób tak mniej więcej ogląda moje filmy. Widzę po wyświetleniach, po łapkach, po komentarzach. I cieszę się z tych osób, które są aktywne, które się udzielają, które piszą do mnie wiadomości, rozmawiamy sobie, czy nie wiem, czy oglądają filmy i po prostu. No i wiem, że to nie jest dokładnie tyle, czyli dokładnie 50 tysięcy osób nie ogląda. W większości wypadków są to albo puste suby, albo osoby, które niespecjalnie mnie oglądają, albo chyba na coś czekają, co nagram, nie wiem. Ja zdaję sobie z tego sprawę i tak jak mówię, cieszę się bardzo z tych osób, które się aktywnie udzielają u mnie na kanale i to jest dla mnie w sumie najważniejsze. Dalej. Kopa Darren. Czy lubisz orzechy? To zależy jakie. Włoskie? W sumie nawet jeszcze lubię laskowe, tak średnio. Czy nakręcisz serię z Cube World? Raczej się nie zapowiada, nawet nie wiem dokładnie co to. Tak. Uwo00. Czy nie żałujesz w prywatnym życiu, że pokazałaś twarz na YouTube? Pamiętam, bardzo ją ukrywałaś. Czy wyszło Ci to na dobre? Na razie nie miałam takiej sytuacji, żebym żałowała pokazania się na YouTube. Nikt mnie nie zaczepiał specjalnie na ulicy, ani nic w tym stylu. Także no jest jakieś tam niebezpieczeństwo zawsze w przyszłości, że komuś odbije coś i nie wiem, ale póki co nie było takiej sytuacji i raczej nie żałuję. Czy wyszło mi to na dobre? Nie wiem. Też nie bardzo, bo... Ewelina Kirmowska. Tak, ciekawe skąd to nazwisko. Spodziewałaś się The Sims 4? No pewnie, że się spodziewałam. Raczej The Sims będzie wychodzić, nie wiem, dokąd będzie zarabiało na siebie, także myślę, że The Sims 4 wyjdzie i wyjdzie do niego multum dodatku, potem może The Sims 5. Nigdy nie wiadomo.
Chciałabyś mieć wszystkie dodatki do The Sims 3? Niezupełnie. Chyba nie chciałabym mieć tych słodkości Katy Perry, czy co to jest. Nie mam pojęcia, ale to nie wygląda zbyt dobrze i nie wiem, czy to chciałabym mieć akurat. Chociaż kusi wszystkie, zapalenie wszystkich znaczków na Simpage'u. Pod tym względem, o Jezu, jestem straszna. Dobra. Mix S... O Jezu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej. Okay. Czy myślałaś kiedyś o soczewkach? Tak, i przez jakiś czas nosiłam soczewki. Wy chyba tego nie widzieliście, bo w tym okresie nie kręciłam żadnych vlogów czy coś takiego. Ale miałam soczewki i były one w sumie dość niewygodne. Mniej wygodne niż okulary i dlatego potem z nich zrezygnowałam. Przede wszystkim nie wiem, oczy mi się dość szybko męczyły przy komputerze. Jak czytałam jakieś teksty, to bardzo szybko mi się tekst rozmywał. Zresztą nie tylko na komputerze, w książkach tak samo. Co robiłam, to miałam jakieś takie dziwne uczucie, dziwne wrażenie i nie dało się tego za bardzo pozbyć i wróciłam do okularów i tak na razie mi tak wygodniej, nie wiem. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś wrócę. Czy będą jakieś konkursy? No pewnie będą, ale z konkursami jest tak, że trzeba mieć na nie pomysł. No i pomysł na nagrodę. Na razie obydwu nie mam, więc nie ma konkursów. No nie chcę żadnego takiego losowania, bo losowania są nudne. Marian 0009988. Co sądzisz o przyjaźni przez internet męsko-damskiej? Wyraź swoją opinię. Dlaczego tylko męsko-damskiej? Jeśli chodzi o taką przyjaźń właśnie męsko-damską, nie tylko przez internet, no to jest ogólnie... Kiedyś myślałam, że to w ogóle jest niemożliwe, ale potem życie zweryfikowało trochę i teraz sądzę, że jest to możliwe. Aczkolwiek wydaje mi się mniej spotykane chyba niż takie przyjaźnie damsko-damskie czy męsko-męskie, nie wiem. Jeśli chodzi o przyjaźń przez internet, to ciężko to określić, bo dla mnie przyjaźń przez internet nie za bardzo może się udać, chyba że ktoś się spotyka potem. Bo dla mnie przyjaźń to jest coś takiego, że możecie się spotkać, pogadać twarzą w twarz. Takie rozmowy w oczy są o wiele trudniejsze niż rozmowy przez internet i moim zdaniem nie można się nazwać przyjacielem kogoś, jeżeli rozmawia się tylko i wyłącznie na gadu-gadu. To jest takie dość trudne pod tym względem, ale właśnie jeżeli ta przyjaźń, znaczy ta znajomość potem przeradza się w takie spotykanie i wspólne spędzanie czasu, to jak najbardziej to już można, nie wiem, wkroczyć w wyższy poziom przyjaźni. Co bardziej lubisz, sukienki czy spodnie i dlaczego? No to jest dość kłopotliwe pytanie, bo przez bardzo, bardzo długi czas lubiłam głównie spodnie. I nosiłam głównie spodnie, no a potem się trochę przerzuciłam na sukienki właśnie i czy spódniczki, ale głównie latem, także myślę, że i tak nadal wygrywają spodnie. Są po prostu wygodniejsze do noszenia. Nie wiem. Nie odchodź z YouTube'a, będzie nam cię strasznie brakować, nagrywa jak najdłużej, okej? Okay? Staram się. Pietrucha 104. Co trzeba zrobić, żeby stać się twoim przyjacielem? Ja ogólnie dość ostrożnie dobieram sobie przyjaciół. No i nie każdy może się nim stać. I przeważnie są to osoby, które po prostu spotykam w realnym życiu. Czasem, no akurat przy Mary zdarzyło się inaczej, ale zazwyczaj są to osoby, które spotykam w realnym życiu, bo nie wiem. Czemu właściwie. Tak jakoś wychodzi. Osoby poznane przez internet rzadko stają się dla mnie przyjaciółmi. Jaki musi być twój przyjaciel? Przede wszystkim
prawdomówny. Nie lubię kłamstwa, nie lubię kłamstwa w przyjaźni i jeśli ktoś mnie okłamuje nawet w dobrej sprawie, to to jest coś źle przeze mnie widziane. Co jeszcze? Na pewno chciałabym, żeby to była osoba, która, z którą właśnie mogę pogadać na wszystkie tematy, mogę się wypłakać na ramieniu, mogę pomilczeć, jak mi smutno, mogę na nią liczyć w każdej sytuacji. Jeśli coś potrzebuję, to żeby była ta osoba dla mnie. Oczywiście to działa w obie strony. Ja też taka staram się być w przyjaźni i zachowywać się tak samo. No nie wiem. To jest po prostu ktoś niemalże jak z rodziny dla mnie przyjaciel. Także tak zawsze traktuję swoich przyjaciół jak niemal z rodziny. Także to chyba tyle, nie wiem. A najpiękniejsze miejsce, jakie kiedykolwiek widziałaś? Widziałam kilka miejsc, ale to są miejsca albo na zdjęciach, albo w internecie. Tak w rzeczywistości nie wiem. Jedynie morze można do tego zaliczyć, tak może nocą. O, to jest najpiękniejsze miejsce. Tak. Która gra ci się podoba bardziej? Flynn, Super Meat Boy czy Paddle? No z tych trzech to chyba Super Meat Boy. Czy planujesz jakąś serię kooperacyjną? Jeśli tak, to z kim? Tak, myślę, że planuję, ale to są plany bardzo, bardzo dalekie i jeszcze nie wiem co, jak, z kim, gdzie i dlaczego. Okej. Okay. Mikołaj Zając. Opisz siebie w 5 cechach. Nieśmiała. Śmieszka. Co niektórym przeszkadza bardzo. Kociara, myślę. Przyjacielska. I wrażliwa. Nawet czasem przewrażliwiona. Jaką byłaś uczennicą w szkole? Bardzo słabą. Nie warto o tym mówić w ogóle, bo to było... nie wiem, byłam średnia zawsze. Nigdy nie byłam najlepsza, także nie ma się czym chwalić. Jakie są twoje ulubione sporty? Ja ogólnie sportów za dużo nie uprawiam, ale... no ale jeżdżę na rowerze, trochę na rolkach, trochę pływam, trochę... tak po trochu. Dobra, dalej. Iska Izowska. Czego się najbardziej boisz? To jest ogólnie trudne pytanie. Jeszcze niedawno bym powiedziała, że wysokości, bo miałam lęk wysokości. Zresztą mam nadal taki lekki lęk. Już się trochę tego pozbyłam, ale nadal mam takie... No jestem taka lekko przerażona, jak wchodzę na balkon na wysokości, czy gdzieś bardzo wysoko, nie wiem, jeżdżę kolejką, czy coś takiego. A na obecną chwilę to... Myślę, że najbardziej boję się zostać sama w pewnym momencie życia, że nikogo przy mnie nie będzie, nikt nie będzie mi chciał w czymś pomóc w życiu i że nie będę umiała sobie poradzić. Oglądasz więcej zagranicznych czy polskich youtuberów? Polskich youtuberów, zdecydowanie. Tak jakoś wyszło. Safe Mod TV. Jakbyś mogła cofnąć czas o 2 lata, to byłabyś na YouTube. Tak, nadal byłabym na YouTube, nadal bym chciała robić to, co robię. Pozdrowisz wujka Władka. Nie wiem, kto to jest, ale pozdrawiam. Na ile oceniasz The Sims 3, The Sims 2 i The Sims? Wszystko osobno w skali 1 do 10. The Sims 3 na 8, The Sims 2 na 9 i The Sims 1 też na 9. Ezi 91. Jak się czuje kotek?
zależy który, ale nie, oba czują się dobrze. Co sprawia, że dalej chcesz kręcić filmiki dla widzów? No, nie wiem, nadal mam chęć pokazania jak największej liczby gier. Jest nadal sporo gier, z którymi z wami chciałabym się podzielić. No i ciągle wychodzą nowe gry, więc to też wynika z tego, że po prostu cały czas jest coś, co chcę wam pokazać. No i przede wszystkim też to, że mi dajecie dodatkowego kopa do nagrywania, często swoimi komentarzami, wiadomościami. No to naprawdę nie macie pojęcia, ile daje taka wiadomość prywatna, gdzie ktoś opowiada o tym, jak bardzo podobają mu się filmy, albo co mu się podoba, co nie, ale wiecie, tak konstruktywnie. To naprawdę daje niesamowite poczucie, nie wiem, radości, że wam się to podoba. Dlatego dalej mi się chce. Jak myślisz, długo będziesz prowadziła swój kanał? No myślę, że jeszcze dość długo. Nie wiem jak długo, no bo trudno to przewidzieć, ale na pewno nie do końca życia, ale jeszcze jakiś czas. Jaki jest twój ulubiony cykl książek? Nie mam za bardzo ulubionego cyklu, bo nie czytam cyklów. Zawsze mnie denerwuje coś takiego, bo zazwyczaj trafiam w środek cyklu gdzieś i nie mogę znaleźć nigdy początku, a do końca to jeszcze tam wiadomo jakiś czas, ale w sklepie jak przeglądam książki, to zazwyczaj nie trafiam na początek cyklu, dlatego nie czytam cyklu książek. Chociaż nie, czytałam raz Harry'ego Pottera, nie wiem czy to się zalicza do cyklu, no chyba tak, ale to dlatego, że pożyczałam i też nie trafiłam na początek, więc to tak. Samantha Packett, lubisz swoich widzów? Ogólnie lubię, ale nie wszystkich. Nie można lubić wszystkich, tak jak wszyscy nie lubią mnie, bo to nie wszyscy mnie lubią, tak chciałam powiedzieć, przepraszam. Jaki jest twój ulubiony serial? Lost, Zagubieni, numer 1, zdecydowanie. Bogoc, czy to małe, zielone i pluszowe za tobą to pluszowa żabka? To widać teraz? Widać. Tak, to jest pluszowa żabka. Musiałam zastanowić. Bartek 66880, co lubisz najbardziej na świecie? To jest bardzo ogólne pytanie. Nie mam pojęcia. Co lubię najbardziej na świecie? Morze. Mam nadzieję, że kiedyś, nie wiem, jakoś zamieszkam nad morzem. Morze. Czy zarabiasz hajsy na YouTube? Tak, zarabiam hajsy. Jakby nie było, mam partnerstwo i widać to chociażby po reklamach, które pojawiają się na filmach. Co lubisz jeść, a czego nie lubisz? Lubię jeść spaghetti, to jest moje ulubione danie. Lubię pizzę, lubię hamburgery, wszystko co niezdrowe. Frytki, nie wiem. No ogólnie to jest sporo rzeczy lubię, ale no. A czego nie lubię? Nie lubię buraków. Nienawidzę buraków, to jest straszne. Selena 7266. Czy zrobisz serię z The Sims 2? Na razie nie planuję nic takiego, bo już mam dwie serie obecnie z Simsów i to na razie wystarczy. Czy zrobisz Let's Play z GeForce? Też nie planuję, nie mam tej gry i nie zapowiada się, żebym ją miała. Przepraszam. Piję kolę i mi się odbija. Czy nie zapominajkowe granie to twój pierwszy kanał na YouTube? Nie wiem za bardzo, o co ci chodzi, bo mam tak nazwane obydwa kanały, które działają, powiedzmy. Pierwszy kanał też się tak nazywał. Niezapominajkowe granie. I ten obecny też się tak nazywał. Niezapominajka 666 to mój pierwszy kanał, tak. Ogólnie. Czy zrobisz live z Mary i z Madzią? No w sumie czemu nie? Może kiedyś się trafi.
Michał Grabus. Co sądzisz o związkach homoseksualistów i lesbijek? No cóż, ja ogólnie, tak jak mówiłam, jestem dość tolerancyjna i jeżeli ktoś znajduje szczęście w tym, że kocha osobę jednej płci, to ja nie mam nic przeciwko i nie będę bojkotować, bo żeby komuś zabrać to szczęście. Jak się kochają, to niech się kochają. Nie mam nic przeciwko. Angel Rose. Jaki jest twój ulubiony kamień szlachetny lub metal? Nie mam pojęcia, bo nie znam się na tym za bardzo i nigdy się nad tym nie zastanawiałam, więc nie wiem. Minecraft Benji. W ile części GTA grałaś i jakie to były? Ogólnie, tak jak wspominałam chyba na początku, GTA Vice City, no to grałam w jakieś starsze GTA, niestety nie pamiętam, który to był numerek. W rzucie z góry to było GTA i głównie jeździłam tam samochodami. No i w Vice City w sumie grałam tylko i tylko tyle. Unek de Cucumber, czy jakoś tak, przepraszam. Grałaś kiedyś w Far Cry'a 3? Nie, nie grałam. Czy zrobiłaś być let's play z tej gry? Raczej się nie zapowiada, nie specjalnie mnie ciągnie do tej gry. RoxyRexy.pl. Co uważasz w życiu za najcenniejsze? Przyjaźń i miłość. Czy masz jakieś marzenie trudne do zrealizowania, jednak dążysz do jego spełnienia? Ja ogólnie wszystkie moje marzenia uważam za trudne do spełnienia. Ale tak, powoli dążę do ich spełnienia. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale może kiedyś się uda. Piekielna zagrajmerka. Fajny nick. Czy lubisz grać na konsolach? No to jest dość trudne pytanie, bo ogólnie grałam tylko na PlayStation 3. I ja ogólnie grać na padach nie potrafię. Więc szło mi to zawsze tak dość trudno. Najtrudniej jest grać właśnie w na PlayStation, na przykład w Uncharted. Gra akcji, w którą, przeważnie w gry akcji, które grałam na PC-cie, czyli za pomocą myszki i klawiatury, nagle muszę przerzucić na pada. To jest koszmar. To jest lamienie po prostu 100%. To jest gorsze lamienie niż w normalnych grach, które pokazuję Wam na YouTube. Ja przy Uncharted nie macie pojęcia, ile ja się nastresowałam, nadenerwowałam, bo nie dość, że gra jest dość kłopotliwa pod względem przeciwników, bo jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. To właśnie granie na padzie to jest masakra i no gdyby nie to, że chciałam poznać całą historię Uncharted, to bym w to nie grała pewnie. Ale fabuła mnie zawsze ciągnie w grach i przezwycięża tą trudność grania na padach. Więc to tyle. Tak, za bardzo się rozgaduję. Co mi się wydaje? Martyna 64, 62, 61. A czy twoja opinia o SimCity jest cały czas taka sama, czy zmieniła się? Nie, nadal jest to gra na parę godzin i już mi się nie za bardzo chce w to grać. A dlaczego większość osób kojarzy cię z serii Simsów, a nie z innych? No jakby nie patrzeć, Simsy i Minecraft są najbardziej pożądanymi grami do oglądania na YouTube. Mają najwięcej wyświetleń, co widać po moich filmach, po filmach innych osób. Także no wygląda to w ten sposób i no trudno, żeby niektóre osoby kojarzyły mnie z innych serii. Ale fajnie, że w ogóle są takie osoby, które kojarzą mnie z innych serii i że oglądają. Także i to jest miłe. No, ale tak to wygląda. Czy grasz jeszcze czasami z kimś Minecrafta? Nie, przeważnie teraz gram na singlu i raczej nie gram na multi. Roxana Kasprzak. Czy masz zamiar założyć Aska? Na razie nie planuję. Nie wiem, czy kiedyś założę. Zobaczymy. Talking Fish. Okej, to zaczynamy. Dobra. Numer jeden. Masz jakiegoś YouTube'owego mentora, autorytet? W sumie na początku mojej działalności dość sporo wzorowałam się na Bungo21 i on był takim moim, powiedzmy, mentorem.
Nie wszystko mi się podoba, co robi, ale bardzo fajnie prowadzi swoje materiały i ma dużo humoru. Także na nim się wzorowałam. No obecnie to, no nie wiem, nie mam za bardzo. Już się tak trochę wybiłam po własnej myśli. Najlepszy przyjaciel, nie licząc Mary. Widzisz, Mary, zostałaś wykluczona, biedna. Oprócz Mary jest jeszcze Teo, która zaczęła nagrywać też właśnie ostatnio na YouTube. Moja wierna przyjaciółka od najmłodszych lat dzieciństwa. No. Także to w sumie chyba tyle. Restauracja czy fast food i czemu restauracja? Nie, zdecydowanie fast food, mój drogi. Zdecydowanie fast food, jestem okropna, ale fast food. O co chodzi z twoim push-upem, bo chyba coś mnie ominęło. Mnie chyba też coś ominęło, bo nie wiem, o co chodzi. Dobra, to tyle. Pytanie od Lot Os. Jak byś dała na imię dzieciom, chłopak i dziewczyna, twoje ulubione imiona? Pierwsze to, znaczy dziewczynki to Amelia, już chyba mówiłam, moje ulubione imię. No a chłopakowi Marek, też moje ulubione męskie imię. Panda Kira 123. Posiadasz Game Boya? Nie, nie posiadam. Czy interesujesz się Pokemonami? Niespecjalnie. Oglądam tylko Pokemony u Szuszura, ale nie, żebym się specjalnie tym interesowała. Jaki kraj najbardziej lubisz? Japonię. Zdecydowanie. Karolina Siuseł, nie wiem, Sef. Gdybyś miała okazję wymyślić grę, to jak by się nazywała i co by w niej było? Myślę, żeby była bardzo podobna do Najdłuższej Podróży. Też osadzona w klimatach takich fantastycznych, z miłą bohaterką, w którą mogę się wcielić. A jakby się nazywała, to ja nie mam pojęcia. Takie ogólne myśli. Jacek G564. Czy jakbyś spotkała widza, to byś mu dała autograf? No jeśli bardzo by chciał, to czemu nie? Ale jeszcze mi się to nie zdarzyło. Dziwnie bym się czuła, szczerze mówiąc. Tajemniczy 15a. Gdzie spędziłaś swoje najlepsze wakacje w życiu? Ogólnie co rok, praktycznie prawie co roku spędzam wakacje nad morzem, więc nie mam tej różnorodności. Wakacje nad morzem po prostu. Cryo.pl. Czemu już nic nie nagrywasz ze Zgarotem? To tak jak z Szantę, no po prostu kiedyś coś się urywa, no i się przestaje nagrywać, no tak to się dzieje czasem. Nie musi się nic wielkiego stać, żeby przestać po prostu coś robić. Na jakim miejscu w twoim rankingu przygodówek jest Atlantis? Nigdy nie robiłam rankingu przygodówek, nie zastanawiałam się na tym, bo Jezu, przykleiła mi się ta podkładka, nieważne. Nie wiem, ale myślę, że na dość wysokim miejscu, bo Atlantis bardzo lubię. Iwona, czy zrobisz serię, w której będziesz miała 4 psy? Rozumiem, że chodzi o Simsy. Nie. Osobnej serii już Simsów nie będzie. Multihotel 123. Oglądałaś kiedyś The Walking Dead serial? Tak, oglądałam, nie oglądałam wszystkich serii, ale chyba z dwie obejrzałam i potem mnie znudziło i wkurzyło jednocześnie, bo no nie wiem, pierwsza seria była bardzo nudna, w drugiej zaczęło się coś rozkręcać, ale zaczęły mnie denerwować postaci, które tam występują, głównie postać głównego bohatera, nie wiem jak on tam miał, Rick chyba, był tym szeryfem czy kimś tam w tym stylu. Bardzo mnie irytował, jego postać była beznadziejna. Zresztą ten jego kolega, który go potem gdzieś tam zaciupał, to też był irytujący. Zresztą tam nie było postaci, którą bym lubiła i to mnie właśnie irytowało jeszcze bardziej, bo nikogo tam nie polubiłam na tyle, żeby to oglądać. No. I skończyłam, mam dość. Gra wyszła im zdecydowanie lepiej niż seria. Chociaż pewnie gra była na podstawie... Chociaż nie, na podstawie serialu nie, bo tam są inne postaci, ale
na podstawie komiksu, zdaje się, tak? No. Loves Lovey Bee, czyli jakoś tak. Jaki jest według Ciebie najgorszy dodatek z The Sims 3? Jeśli zaliczyć akcesoriowe dodatki, to te słodkości Katy Perry, czy co to tam było? Tak sądzę. Po tych dużych dodatków to raczej nie mam takiego, który bym znienawidziła jakoś bardzo. Jakie kraje zwiedziłaś? No to tylko Czechy, w Pradze byłam na trochę, niedługo nawet, więc niestety za granicą za dużo nie jeżdżę. Zobaczymy. Dobra, jest pół godziny. Jedziemy dalej. Patka Kosmitka. Czy lubisz robić live'y z Mary? Tak, lubię. Nie tylko live'y. Nagrywać z Mary bardzo lubię. Czy lubisz się malować? Tak średnio. Czy zrobisz 2 razy w tygodniu Simsy? Nie. Tyle, ile jest, wystarczy. Bo jest jeszcze druga seria z Simsów. Z The Sims 1, także. Miss Kama 777. Na jaką grę najbardziej oczekujesz w tym roku? Beyond Two Souls na PS3, jeśli dobrze to wymawiam. Mam nadzieję, że tak. Czekam z niecierpliwością na to. Wolisz góry czy morze? Morze. Gdybyś musiała do końca życia grać w jeden rodzaj gier, jaki to by był? Przygodówki, oczywiście. Sara Maja. Nagrasz mój wymarzony chłopak? Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Nie wiem, o co chodzi, więc... lubisz się stroić? Tak średnio. Kiedyś lubiłam bardziej. Umiesz malować paznokcie? Nie, zdecydowanie nie. Zawsze jestem upaćkana dookoła, cały palec. Zwłaszcza lewą ręką, jak maluję, bo prawą to jeszcze mi idzie, ale lewą jest tragedia. Jak zaczęłaś grać w Minecrafta? No ogólnie już o tym opowiadałam chyba przy okazji jakiegoś jubileuszu z Minecrafta czy coś. O Minecrafcie dowiedziałam się od człowieka z wyżyn. On prezentował jakiś tam swój świat, pierwszy na bardzo wczesnej alfie. No i tłumaczył, jak to działa, jak ta gra wygląda i tak dalej. I na początku tak podeszłam do tego, co to w ogóle jest, co to za klocki, dziwnie to wygląda. Ale spodobała mi się owieczka. Tak, to była pierwsza rzecz, która spodobała mi się w Minecrafcie, owieczka. Była słodka mega. I ten, i to, że zbudował facet taki fajny zamek, klocek po klocku i kurczę, wydawało mi się to takie epickie. No, ale potem na jakiś czas zapomniałam o Minecrafcie, potem zaczęli inni nagrywać z Minecrafta. Oglądałam potem serię od Myszpiera, zdaje się, z Minecrafta i on tak też wszystko tłumaczył po kolei. Tak fajnie mi się to oglądało i pomyślałam, bo on mówił w tym filmie, że Minecraft jest w promocji, no bo to jest alfa jeszcze, więc teraz jest bardzo tani i potem może być znacznie droższy. Tak, zrobił reklamę i ja się na tą reklamę dałam, że tak powiem, naciągnąć. Chociaż nie powiem, żebym żałowała, bo faktycznie potem stało się droższe i bym była zła, jakbym kupiła znacznie później. Więc jak ja kupiłam, to Minecraft był za około 40 zł i byłam zadowolona ogólnie. Bardzo fajnie mi się grało. Na początku wyłączyłam potwory i już potem grałam bez potworów, bo wolałam budować. Bardzo mi się podobały możliwości Minecrafta. Właśnie jak można sobie fajnie budować wszystko, chodzić po jaskiniach i tak dalej. Także tak to było. A nagrasz więcej escape'ów? No kiedyś myślę, że tak jeszcze. Ale jeszcze nie wiem kiedy. Do tego muszę mieć nastrój. Mastach Killa. Co powiesz o letniej wyprzedaży na Steamie? Czy bierzesz w niej udział? No, to ta letnia wyprzedaż już mnie trochę ominęła, ale nic na niej nie kupiłam, bo jestem spłukana z kasy, więc... letnie wyprzedaże są fajne. W ogóle wyprzedaże na Steam są fajne, ale zazwyczaj nie mam kasy już wtedy. Widziałaś Anno grę pod tytułem Remember Me, czy spodobała się Tobie?
tak, widziałam ją na kilku materiałach, chyba i czytałam recenzję. Ogólnie jest ciekawa, prezentuje się nieźle, być może nawet kupię, także zobaczymy. Czy dałabyś zaprosić się na serwer TeamSpeak 3 w celu przeprowadzenia miłej konwersacji? Nie wiem, szczerze mówiąc. Jak jest więcej osób, z którymi powiedzmy rozmawiam na konferencji, czy nawet więcej osób w realnym życiu, z którymi rozmawiam, to zazwyczaj bardzo szybko cichnę i nic nie mówię, także nie wiem, czy ta konwersacja byłaby bardzo bogata w moim wykonaniu. Ja ogólnie nie umiem tak za bardzo rozmawiać z tymi osobami, bo nie wiem, gubię się i czuję się nie za dobrze w takich rozmowach. Wiki sobie subskrybuję, fajny nick. Czy jakbyś miała wybrać między internetem a przyjaźnią, powiedzmy, co byś wybrała? No, oczywiście, że przyjaźń. Kabum. Piłaś Tymbark, Cytryna, Rabarbar? Nie, nie piłam. Dekubek 2000. Czy twoje top 3 ulubionych gier zmieniło się od czasu, gdy zrobiłaś vloga o tym? Raczej nie. Jakie chciałabyś mieć zwierzę oprócz kota? Zdecydowanie króliczek miniaturka. Bardzo bym chciała, zawsze marzyłam, ale nie mam możliwości. Domi 9898. Zrobisz konkurs na fanarty. No w sumie dobry pomysł. Można by pomyśleć coś o tym, także zobaczymy. Happy Bean 88. Lubisz lizaki? No, lubię, ale nie takie bardzo duże, ogromne czy coś takiego. Tak, jakieś mniejsze i tak. Raczej jadam dosyć rzadko, ale lubię. Czy pijesz alkohol? Tak, pijam alkohol. Jestem dorosła, mogę. Aga Kowalska. Jak ci się gra w The Sims 3 Rajska Wyspa? Ogólnie dość dobrze, ale ostatnio nie mam za bardzo czasu grać w Simsy, więc... Ile lat masz koty? Czy te moje obecne to mam dopiero od stycznia tego roku. No a wcześniej no to kibica miałam od podstawówki chyba. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Albo od gimnazjum, może podstawówki. Od gimnazjum bardziej. Miss Edoli. Czy chciałabyś mieszkać w innym mieście? Jeśli tak, to w jakim? W innym mieście. Nad morzem bym chciała mieszkać. Nie wiem dokładnie. Może w Sopocie. Wiem, że tam jest drogo, ale... Ale fajnie by było. Dobra, zobaczmy czas. Jak tam? Okej, okay, jeszcze jest dobrze. Cysioks 88. Jak zaczęła się twoja przygoda z Tomb Raider? O, to jest dłuższa rozmowa. Znowu mi się przykleja. Boże, za ciepło. Przygoda moja z TR. Ogólnie to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Kiedy jeszcze nie miałam swojego własnego komputera. Moja koleżanka miała komputer, jako że jej tata pracował po prostu na komputerze i potrzebował w domu, więc była powiedzmy jedną z pierwszych osób, które miały komputer w domu. I zapraszała nas czasem, żebyśmy sobie pograły na tym komputerze i pokazywała nam tam różne gry. I właśnie miała Tomb Raidera. Nie pamiętam, która to była część, na pewno dwójka albo trójka, bo był tam domek Lary i pamiętam, że mi się strasznie spodobał ten domek Lary. Podobało mi się to, jak się Lara porusza, że ma tyle możliwości, może pływać, skakać, nie wiem, spinać się i bardzo, bardzo mi się to podobało. No i potem jak już miałam własny komputer, to właśnie zaczęłam polować na tego Tomb Raidera, żeby sobie własnego sprawić. No i wtedy już był w jakiejś kolekcji klasyki i niestety dorwałam tylko dwójkę. Trójki mi się nie udało, ale właśnie bardzo dużo czasu spędzałam w tym domku w dwójce. Na początku w ogóle nie przechodziłam dalej, bo mi się ten domek podobał i to wystarczyło. A dopiero dużo później zaczęłam grać, wiecie, tak normalnie w Tomb Raidera, przechodzić kolejne poziomy i wtedy naprawdę mi się spodobały te lokacje, wszystkie miejsca, to jak Lara się porusza po tych miejscach.
nie wiem, fajny pomysł był ogólnie na Tomb Raidera, także spodobało mi się i potem zaczęłam zbierać całą kolekcję. To tyle. Jaki jest twój ulubiony klasyk i Crystals, czyli pewnie te części od Crystalsów? Klasyk to nadal Tomb Raider 2, a od Crystalsów to wydaje mi się, że Underworld tak najbardziej mi się spodobał, chociaż no nie wiem, trudno powiedzieć, bo od Crystalsów mało mi się podobają te Tomb Raidery. Ten najnowszy też w sumie jest fajny, no ale w sumie sama nie wiem. Przepraszam, jeśli słyszeliście ten trzask, to tam kostka mi przeskoczyła jakiś, nie wiem, nieważne. Jak poznałaś się z Shushuro? Ogólnie poznałam go gdzieś na początku chyba jego działalności, jak jeszcze nagrywał Tomb Raider Chronicles. Tak, oglądałam jego nagrania i no i przez jakiś czas go oglądałam, potem na jakiś czas przestałam, a potem dopiero dużo później wróciłam z powrotem. To tyle w sumie. Taki ten. No i potem, nie wiem, zagraliśmy razem w Escape'a i tak jakoś wyszło. Czy będzie seria z Alice Madness Returns? Na razie się nie zapowiada. Nie mam za bardzo jakoś ochoty do tej gry. Może kiedyś. Okej, długi nick. Banan 1996. Aha, bo to jest 1996. Okej. Co sądzisz o piractwie, ściąganiu gier, filmów czy muzyki z internetu? Ogólnie nie powinnam się na ten temat wypowiadać, zdecydowanie. Nie jestem odpowiednią osobą. Do tego ogólnie rzecz biorąc nie popieram, aczkolwiek jest to nauk, którego ciężko się pozbyć. Tak. Jedziemy dalej. Dlaczego jesteś mamą? Nie wiem, taka się urodziłam. Czy masz jakiś nauk lub jakiś zwyczaj, który cię denerwuje, którego chciałabyś się pozbyć, ale nie potrafisz? Tak, to co powiedziałam wcześniej, albo i nie powiedziałam, lepiej się nie przyznawać. W każdym razie nauk. Nie wiem, no chciałabym się trochę oderwać bardziej od komputera, bo spędzam przy nim stanowczo za dużo czasu. Aegyptos. Czy lubisz spotykać się z przyjaciółmi lub znajomymi w kameralnych miejscach, czy bardziej otwartych? Bardziej w kameralnych, zdecydowanie. W jaką grę najbardziej chciałabyś zagrać, taką, którą jeszcze nie grałaś, lub jest ona trudno dostępna? Trudno dostępna, już raczej chyba nie ma takich gier. Przynajmniej te, które próbowałam odzyskać, to mi się udało w miarę możliwości. A taką, którą nie grałam, no to na pewno The Last of Us. Ciągle próbuję to zdobyć, jak będę miała kasę, to sobie kupię na PlayStation 3. Jaką książkę lub książki obecnie czytasz? Czekajcie, bo ja tam ogólnie trochę za mną. Oj, książki. Japonia oczami fana. Na pewno. Nie wiem, czy znacie ten kanał, bo ogólnie oglądam właśnie na YouTubie taki kanał Japonia oczami fana. Bardzo fajnie się prezentuje i ogólnie bardzo fajne materiały. Jeżeli jesteście też maniakami Japonii, to polecam. No i właśnie kupiłam sobie jego książkę i właśnie to czytam obecnie. No i czytam mangę. Dotarła do mnie ostatnio. Nie wiem, czy będzie widać. Czekajcie, muszę zobaczyć. Tak. Hatsukoi Limited. Tomik czwarty. Ogólnie mam wszystkie, bo właśnie zbierałam, także także to czytam. No i mam nadzieję powoli zabierać się może za Władcę Pierścieni, którą dostałam od mojej przyjaciółki. Jaki samochód jest samochodem twych marzeń? Lamborghini. Nie wiem. Tak, na pierwszy rzut. Adamero. Co cenisz najbardziej, wygląd czy charakter? Zdecydowanie charakter. Na wygląd rzadko patrzę, chociaż też mi się zdarza niestety.
Gdyby twoje mieszkanie się paliło, miałabyś możliwość zabrania trzech rzeczy, jakie by to były? Dokumenty, portfel, komórka. Mr. Pomarańczak, czy jak zaczynałaś nagrywać, miałeś już znajomych na YouTube? Nie, nikogo jeszcze nie znałam wtedy. Nagrasz coś z Szuszurem? No, może kiedyś się jeszcze trafi. Na razie mamy tylko nagranego jednego escape'a. Może kiedyś się jeszcze trafi, żeby coś zagrać razem. Zobaczymy. Może multi z Tomb Raidera? Marilyn Camelot. Co sądzisz o mandze i anime One Piece? No niestety ani nie czytałam, ani nie oglądałam. Olcia LPS TV. Czy lubisz sowy? Nie mam nic przeciwko. Ja lubię sowy, ładnie wyglądają. Jakie było twoje hobby, gdy byłaś mała, 5-10 lat? Nie wiem, no, bawiłam się lalkami Barbie, klockami, rysowałam. To wszystko, co normalnie się robi jako dziecko. I skakałam w gumę. Uwielbiałam skakać w gumę. Dużo czasu spędzałam na dworze, zdecydowanie za dużo. Także, no, nie wiem. Bawiłam się w różne gry chowanego, tak, nie wiem. Jaka jest twoja ulubiona przygodówka, taka nowsza? Z nowszych to trudno powiedzieć, bo te nowsze to tak średnio do mnie przemawiają, ale myślę, że tak z ostatnich to mogłabym powiedzieć The Night of the Rabbit, chociaż jeszcze nie udało mi się tego ukończyć, ale na razie bardzo mi się podoba i muzyka jest cudowna, także kocham ją. Oglądasz Buraczka? Oglądam Buraczka. Twój Gezas. Nie wiem, co to ma być, ale okej. Jak widzisz swoją przyszłość za 20 lat? Nie mam pojęcia. Nie planuję tak bardzo w przód. Jaką książkę możesz polecić? Zdecydowanie, jeżeli nie czytaliście, Kwiat śniegu i sekretny wachlarz. Przecudowna książka. Od Lizy Z. Bardzo fajna. No i polecam książki Paula Coelho, chociaż pewnie mnie teraz jedziecie. Bo Paulo Coelho nie jest zbyt lubiany. Polecam Weronika postanawia umrzeć. Tak, daje do myślenia. Ale nie oglądajcie filmu. Film jest bardziej lepsza książka. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy zaczynać? Dobra, zaczynać. Tak, pytania od Master Alvaro. Tak, dobrze, czytam. Jaka jest historia pana zielonego, pluszaka za twoimi plecami? Masz jakąś ulubioną maskotkę, którą darzysz dużym sentymentem? Historia pana zielonego, czyli zielonej żaby, jest raczej niezbyt bogata. Po prostu dostałam ją od pewnego chłopaka już dość dawno temu. I tak została. No i czy mam jakąś ulubioną maskotkę? W sumie mam taką, którą darzę sentymentem. Również to była maskotka od chłopaka. Czy lubisz gotować? Jakie potrawy potrafisz przyrządzić? Jak sama oceniasz swoje umiejętności kulinarne? Zdecydowanie marnie gotuję. Jestem okropna. Nie potrafię zbyt dobrze gotować. Potrafię najprostsze potrawy zrobić. No, takie, no, kurczę, nie wiem. Spaghetti potrafię zrobić, czyli jestem uratowana. Moje umiejętności kulinarne są naprawdę marne. Czy miałeś jakiś psychofanów oprócz mnie? Chodzi mi zarówno o sytuację w internecie, jak i w analogowym świecie. Jak sobie radzisz ze zbyt natrętnymi osobami? Psychofanów. No owszem, w internecie jest ich dość sporo i czasem się trafiają naprawdę na molni. Jeżeli nie rozumieją aluzji, to przeważnie ich blokuję na YouTube. Szkoda, że w realnym życiu tak się nie da. Niestety. Ale w realnym życiu jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mnie jakiś psychofan zaczepił, więc to jest dobrze. Dobra, dalej.
Żaliłaś się kiedyś, że straciłaś niektóre gry w trochę głupi sposób. Część oddałaś, inne posprzedawałaś, czego później bardzo żałowałaś. W dodatku sporo płytek ci się popsuło. Za którymi tytułami, których nie udało ci się jeszcze odzyskać, tęsknisz najbardziej? Może wymień gry, które zamierzasz dodać lub przywrócić do swojej kolekcji. Zarówno te, które utraciłaś, jak i te, które planowałaś kupić, ale z pewnych względów ograniczonego budżetu czy dostępności jeszcze ci się to nie udało. No na obecną chwilę chyba już odzyskałam prawie wszystko. Nie, nie. Jest jeszcze jedna gra, którą chciałabym odzyskać, którą sprzedałam wrednie, bo mi się na początku nie podobała, a teraz bardzo do niej tęsknię. To jest przygodówka Jess i Faust. To była dość ciekawa przygodówka, bo można było sobie wybrać, którą postacią się kieruje. To jest jak na przygodówkę dość ciekawy pomysł. Właśnie albo Jazzem, albo Faustem. Obie te postaci w pewnych momentach fabuły się spotykają razem, co jest też ciekawe. Oboje jakby dążą do innego celu, ale jakby podobnego. I fabuła jest ogólnie dość ciekawa. Nie wiem, na początku mi się nie podobało, bo mnie trochę nudziła, ale właśnie teraz chętnie bym do niej wróciła, a nie mam już tej płytki, także... No oprócz tego... Nie wiem, dość sporo mi się już udało odzyskać, że nie wiem, nic mi się teraz tak nie nasuwa na myśl. Wspominałaś, że rodzice wiedzą o tym, że jesteś youtuberką, a nawet czasem oglądają twoje filmiki. Czy zdarzyło ci się, że skomentowali na przykład podczas obiadu któryś z nich coś w stylu: widzę, Aniu, że sporo nakopałaś tego węgla w ostatnim odcinku z Minecrafta. Normalnie jak na prawdziwą Ślązaczkę przystało. Rodzina jest z ciebie dumna. Może masz jakąś ciekawą historię z tym związaną. Nie. Ogólnie nie do końca tak to wygląda. To znaczy, rodziców ogólnie nie interesują moje nagrania z gier komputerowych, bo ich ogólnie nie interesują gry komputerowe. Więc oglądają tylko głównie vlogi moje, albo takie właśnie filmy, gdzie się wypowiadam. I czasem się zdarzyło tak, że mama mi coś powiedziała, że fajnie się wypowiadasz, albo weź to zmień, bądź bardziej pewna siebie, coś tam, coś tam. Takie rady, wiecie. Takie jakby mi dajecie, no nic nadzwyczajnego w sumie. Ale ogólnie głupio się czuję zawsze, jak rodzice mi wspominają, że widzieli jakiś tam filmik mój. To nie jest zbyt komfortowe uczucie, szczerze mówiąc, jakoś tak. No. Także tyle. Gorąco. Dobra, już dobijemy powoli do godziny. Zastanawiam się, czy zdążę przelecieć jeszcze jedną stronę u siebie. Może zdążę. Dobra, zobaczymy. Tomasz Wacław, moje 5 pytań. No tu nie jest dokładnie 5, bo już wycięłam trochę. Jakie masz doświadczenie ze świnkami morskimi? Praktycznie małe. Widziałam jedynie tak na żywo świnki morskie u Mary. Także raczej nie mam jakichś specjalnych doświadczeń. Nigdy nie miałam świnek morskich. Jaki jest twój pogląd na dostawanie kwiatów, na przykład na Dzień Kobiet? Nie mam nic przeciwko, ja tam lubię kwiaty. A czy kiedykolwiek zrobiłaś rage quita do jakiejś gry, to znaczy coś cię tak bardzo sfrustrowało, że ją odinstalowałaś? Owszem, były takie gry. Był to na przykład Need for Speed Most Wanted i to ten starszy Most Wanted. Się po prostu tak wkurzyłam w pewnym momencie już na tych właśnie wysokich listach, kiedy musiałam zrobić kamień milowy z jakimiś tam stłuczkami czy z czymś tam, nie wiem, to już potem te kamienie milowe stają się naprawdę bardzo trudne. I próbowałam miliony razy i ciągle mi się nie udawało się. Tak wkurzyłam, rzuciłam niemalże klawiaturę, wzięłam, wyłączyłam grę, odinstalowałam, koniec. Powiedziałam, nie będę w to grać. No. Trusia Play. Czy miałeś The Sims 1? Miałam. Pokażesz kiedyś swojego drugiego kotka Suzie? No pokazywałam chyba na jakimś jednym czy drugim filmie. Jest też na moim drugim kocim kanale
są tam jakieś filmiki, także jak chcesz, możesz sobie sam zobaczyć, nie wiem, może linka podrzucę. I no, na razie jej tu nie ma, więc trudno, żebym po nią latała. Martyna Glegoła, jakoś tak. Nagrasz kiedyś Saints Row Multiplayer? Raczej się nie zapowiada. Nie za bardzo lubię Saints Row. New Member 151. Myślałaś o nagrywaniu gier na PlayStation 3? Myślałam, ale póki co nie mam jak tego nagrywać. Poza tym Heavy Raina nie mam za bardzo. Nie wiem, czy dałabym radę jakoś to fajnie nagrać. Tym bardziej, że bardzo dużo osób już to nagrało mimo wszystko. Jeśli chodzi o Uncharted, to niestety bardzo często się wkurzam przy tej grze i to dość mocno i poziom lamienia to jest jeszcze gorszy niż we wszystkich moich grach razem wziętych na PC-cie, więc pomyślcie sobie. Po prostu granie na padzie mnie wykańcza i nie wiem, czy takie coś miałoby sens. Clouden2146. Kiedy farbowałeś pierwszy raz włosy i na jaki kolor? W któreś wakacje, ale niestety nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Dość dawno temu farbowałam na czarno. Fajny kolor. Mr. Gaba 13. Czy mile wspominasz szkolne lata? Nie za bardzo. Raczej średnio. Jedynie gimnazjum może tak najbardziej mile wspominam, ale reszta szkoły to nie za dobrze. Jakich youtuberów widziałaś na żywo? Jedynie Mary Kate. Chyba. Tak mi się wydaje. Zuzanna Wróbel. Od kiedy zaczęłaś lubić bardzo kotki? No, zawsze lubiłam kotki. Dajwista91. Jak się czujesz? Dobrze, dziękuję. Chociaż jest mi bardzo gorąco. Tangelg chyba. Przepraszam. Czy w sklepach monopolowych proszą cię o pokazanie dowodu? Owszem, zdarza się dość często. Niestety. Nie wyglądam na swoje lata. Madzielena. Czy gdy zaczynałaś przygodę z YouTube'em, spodziewałaś się, że będziesz miała 50 tysięcy widzów? Nie. Zdecydowanie nie. Okej, dobra, przejechaliśmy na następną stronę i już jest prawie godzina nagrania, także znowu zrobimy chyba cięcie. No. Tak, myślę, że jeszcze jedno nagranie z tego wyjdzie, także no, przepraszam, ale po prostu jest tego dużo. No, także ponownie dziękuję Wam bardzo za wszystkie pytania. I zapraszam jeszcze do ostatniej, mam nadzieję, części, w której skończymy już odpowiedzi do pierwszego odcinka zapytanki. No, to dzięki i do usłyszenia. Pa, pa!